ferie zimowe to czas różnych aktywności. Istotne jest to, aby zimowy wypoczynek był nie tylko atrakcyjny i aktywny, ale przede wszystkim bezpieczny. Służby dbające o bezpieczeństwo w mieście z myślą o własnych działaniach ratunkowych i o konieczności edukacji lokalnej społeczności rokrocznie przygotowują akcję Zima. W tym roku w ramach działań edukacyjnych połączono siły Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji. W siedzibie Słupskiej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie służb ratowniczych. Może to być standardowe wyposażenie dla każdego, kto wybiera się na lód, kto lubi uprawiać turystykę lodową, trekking lodowy, tak to nazwijmy, dla każdego wędkarza chociażby, tak? Mamy bardzo dużo wędkarzy, którzy wchodzą na lód, są nie zabezpieczeni. Oni uważają, że przez tyle lat posiedli taką wiedzę, że wejdą na ten lód, pukną dwa razy nogą i wiedzą, że ten lód jest trwały. Oni tak naprawdę to nie rozróżniają tego, czy ten lód ma konsystencję taką czy inną, czy to jest pierwsza zmarzlina, czy kolejna, czy to jest lód wiosenny. My jako fachowcy, my jako ratownicy, państwo jako Państwowa Straż Pożarna, Policja, mamy o tym pojęcie, wiemy jak ten lód wygląda, czyli wiemy, że najbezpieczniejszy, chociaż ja nie używam takiego zwrotu, pan komendant tu słusznie zauważył, że nie ma pojęcia bezpieczny lód. Bezpieczny lód to jest tylko tam, gdzie jest lodowisko, ale nie używamy tego pojęcia bezpieczny lód. Czyli wchodząc na jezioro, zamarznięty zbiornik wodny, otwarty, zawsze musimy się liczyć z tym, że stanie się coś nieszczęśliwego, że ulegniemy wypadkowi i będziemy potrzebowali pomocy. W sytuacji, drodzy Państwo, kiedy będziemy sami na tym lodzie i nagle się okaże, że załamała się pod nami struktura lodowa, wówczas potrzebujemy pomocy. Jeżeli tej pomocy nie będzie, będziemy nieprzygotowani, no to zdarzy się nieszczęśliwy wypadek. Niemniej jednak w sytuacji, kiedy jesteśmy przygotowani, możemy sobie sami pomóc. Dlatego też podstawowym wyposażeniem takiego pana, który uprawia żwiarstwo lodowe, jest przede wszystkim kask. Chronimy głowę, część potyliczną z tyłu, tak? Upadając na lodzie, widzieliśmy niedawno, chyba pół roku, rok temu w telewizji, jak pan szedł drogą, przewrócił się i pierwsze co to uderzył głową o lód, gdyż miał ręce schowane w kieszeniach. Czyli chodząc po lodzie, kolejna bardzo ważna uwaga, nie trzymamy rąk w kieszeniach. A zastanawiam się, jakby policja ścigała gościa po lodzie, musieliby go skuć, to czy mu skuli ręce z przodu czy z tyłu, czy w ogóle go puścili bez kajdanek. Ale to takie pytanie, może retoryczne, niech zostanie póki co. Dlatego też przygotowujemy się, zakładamy kask. Z tyłu, szanowni państwo, plecak. W plecaku najlepiej by to był plecak, który nie nasiąka wodą po wpadnięciu do wody. Czyli plecak, w plecaku mamy drugi komplet ubrania. Ubranie jest tak złożone w tym plecaku, w worku foliowym, żeby w sytuacji, kiedy będziemy musieli się przebrać, kiedy się wydostaniemy, uratujemy sami swoje życie, się wydostaniemy na ląd, czy na trwały lód, żeby to ubranie było tak ułożone w plecaku, abyśmy zakładali je w takiej kolejności, jak zakładamy na siebie. Czyli pierwsze co, chronimy części ciała, które są najbardziej narażone na wychłodzenie. W końcu dłonie, stopy, głowa. Czyli pierwsza jest czapeczka w plecaku. Następnie koszulka, bo rozbieramy się oczywiście do naga. Zobaczycie to państwo na filmie. Zakładamy odzież tak, jak jest złożona w plecaku. I żeby nam to ułatwić, myślę, że w takiej kolejności te rzeczy powinny być poukładane. Kolejną bardzo istotną rzeczą, oczywiście plecak, nie jakiś na, powiedzmy sobie, nie chciałbym tu używać zwrotu tani, bo nieraz tanie rzeczy nie znaczy, że są gorsze. Niemniej jednak plecak odpowiedniej wytrzymałości i zapięty również w biodrach. Dlaczego? Dlatego, że po wpadnięciu do wody ten plecak automatycznie poszedłby do góry i spowodowałby, że nasza głowa pójdzie pod wodę. Dlatego też musi być pas biodrowy i tu jeszcze, moim zdaniem, powinien być pas kroczny, żeby zwiększyć po prostu wytrzymałość tego plecaka w sytuacji, kiedy wpadniemy do wody. Czyli mamy plecak pozapinany w odpowiednich miejscach, w biodrach i w kroku. I kolejnym elementem ważnym, jeszcze, jest rzutka rękawowa. Długość takiej liny to około do 25 metrów, nie będę używał zwrotu około, do 25 metrów. Lina, rzutka rękawowa musi być na stałe przytroczona albo do szelek plecaka, albo po prostu do plecaka. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy my to rzutką rzucimy, tak? A będziemy ją chcieli trzymać w dłoni, a osłabniemy, bo będziemy długo przebywali w bardzo zimnej wodzie, możemy tą rzutkę wypuścić. Dlatego też pomoc, która przyjdzie, my tą rzutkę wyrzucimy na trwały lód, może nas przy pomocy tej rzutki wyciągnąć
i nas uratować. Dlatego rzutka rękawowa jako niezbędny element wyposażenia. Kolejny. Szydła czy kolce lodowe, jak zwał, tak zwał, nie istotne, ważne, żeby one były. Gwizdek. Gwizdek. Po wpadnięciu do bardzo zimnej wody, zobaczycie to Państwo na filmiku i na dzisiejszych ćwiczeniach, zatyka nam oddech. Nie możemy wydać z siebie głosu. Czyli staramy się gwizdać, żeby zwrócić na siebie uwagę, wezwać pomoc. Szydła pomagają nam wyjść. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedykolwiek próbował, wpadł pod lód, oczywiście nikomu tego nie życzę, i próbował bez pomocy takich właśnie prostych rzeczy wydostać się z przerębla i uratować swoje życie. Pierwsze ćwiczenia, jakie robiliśmy, to jeszcze te szydła nie były masowo produkowane i ściągane ze Skandynawii, to pierwsze ćwiczenia wykonywaliśmy na śrubokrętach. Czyli dwa śrubokręty wsadzone, włożone w kieszeń, odpowiednio zabezpieczone, powodowały to, że te śrubokręty miały takie samo oddziaływanie jak szydło. Na kolana można założyć oczywiście jeszcze ochraniacze, tak? I na łokcie. I wtedy jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni i uprawiamy turystykę lodową. Zagadnienia teoretyczne stanowią podstawę do działań praktycznych. Prezentacja sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka w wyniku załamania lodu oraz prezentacja sposobu technik ratownictwa lodowego odbyła się w Słupskim Parku Trendla. Często zdarza się też tak, że to właśnie policjanci, strażacy jako pierwsi są na miejscach zdarzeń, gdzie potrzebna jest pomoc do osób, pod którymi załamał się lód. Z racji tego, że policjanci pełnią służbę patrolową, to właśnie oni bardzo często jako pierwsi, bądź też strażacy dojeżdżają na takie miejsce i ważne jest, żeby nie tylko teoretycznie wiedzieć, w jaki sposób należy udzielać tej pierwszej pomocy, ale także praktycznie wiedzieć, jak te algorytmy powinny wyglądać, czyli jakie są pierwsze objawy hipotermii, jak zachowuje się osoba, która wpadła do wody, bo teoria jest ważna, ale tylko w połączeniu z praktyką możemy być naprawdę skuteczni. Nawet w rejonie ulicy Kościuszki przy moście Dziewic kilkakrotnie policjanci wyciągali z wody osoby, a w ostatnim czasie było też tak, że ze stawku łabędziego wyciągnięto osobę, która o własnych siłach nie mogła się wydostać z wody, stąd też ta praktyka tutaj jest bardzo potrzebna, bo tak jak mówię, zdarzają się takie wypadki, a teoria, choćby najlepsza, bez praktyki daje niewiele. To właśnie PSP pierwsze reaguje. Zauważcie, że tym razem nie ma potrzeby wchodzenia i bezpośredniego kontaktu z osobą poszkodowaną ratowników. Wąż strażacki jest przeciągany i na środku tego węża strażackiego w tym momencie znajduje się pozorant. Ten wąż był tak przeciągany, żeby tego pozoranta w ten sposób zabezpieczyć. W taki bardzo prosty, ale słuchajcie, jakże skuteczny sposób pozorant jest odciągany z miejsca niebezpiecznego na tyle, żeby już o własnych siłach sam mógł odejść, tak? Sam mógł odejść. Wspólnym ćwiczeniom słupskich służb ratowniczych przyglądały się dzieci i młodzież ze słupskich szkół. Tego typu szkolenia są bardzo ważne, szczególnie dla młodzieży w tym okresie przed feriami, w czasie ferii, w tym momencie, kiedy mamy pogodę sprzyjającą zabawie na powietrzu. Tego typu szkolenia są bardzo ważne, bardzo potrzebne. Jest to edukacja właśnie młodzieży, jak bezpiecznie się zachowywać na akwenach otwartych, czego unikać, na co zwrócić uwagę. Wchodzenie na zamarznięty zbiornik wodny przez osobę, która jest do tego całkowicie nieprzygotowana, a widzicie, że ten chłopak jest nieprzygotowany. On jest w zwykłych dresach, być może wyszedł pobiegać do parku Trendla, być może wyszedł sobie na spacer, a być może jest pod wpływem alkoholu. Tego też nie wiemy. No i taki lód się pod nim załamał. Załamał się lód, on nie ma na sobie pianki. Nie ma na sobie pianki, nie jest zabezpieczony od ciepła, więc to, co dzieje się z jego organizmem w tej chwili, to jest najprawdziwsza prawda. Jego serce błyskawicznie przyspiesza, krew się centralizuje, jego ruchy są niestabilne, nie wie, co robić, wpada w panikę, a na brzegu już, dzięki Bogu, oczywiście jest to sytuacja nietypowa, bo strażaków mamy pod ręką, pojawił się specjalistyczny zespół ratowniczy Państwowej Straży Pożarnej. Widzicie przed sobą specjalistyczne sanie lodowe. Ratownik numer jeden leży na saniach lodowych z przodu i to właśnie ten ratownik będzie w pierwszym momencie miał kontakt z osobą poszkodowaną.
Drugi ratownik jest podłączony do liny asekuracyjnej na specjalnym... Sanie ratownicze również są podłączone do liny asekuracyjnej. Zespół, który jest na brzegu, cały czas kontroluje napięcie liny, a zespół ratowniczy bardzo spokojnie, stabilnie wycofuje się w kierunku bezpiecznego miejsca, wiedząc, że w tym momencie najważniejszy jest czas. Czas, dlatego że hipotermia u osób, które wpadają do tak zimnej wody, następuje błyskawicznie. Tak, w Polsce to statystyki policyjne, 25-30 osób, to są osoby, które nienastropnie wchodzą na ten lód, czy to wędkarze, czy to dzieci ślizgające się po lodowiska, czy to inne osoby, które nie są przygotowane do tego właśnie, żeby ten rodzaj sportu, ten rodzaj rekreacji stosować. Skandynawowie, którzy również mają bardzo duże obszary wodne, które są zamarznięte, uprawiają tą turystykę, to łyżwiarstwo lodowe i oni są do tego przygotowani. Dlatego u nich ta statystyka, jeżeli chodzi o nieszczęśliwe wypadki, jest zerowa. Ferie zimowe w województwie pomorskim startują 11 lutego. Do szkolnych obowiązków uczniowie powrócą 25 lutego.